Już widzimy przygotowania do pierwszego startu, do pierwszego biegu w dniu dzisiejszym. Na linii startowej w kasku żółtym Per Jonsson, w kasku czerwonym Lars Gunnerstadt, w kasku białym Sławomir Derdziński i w kasku niebieskim Andrzej Zarzecki. Pierwszy start, jak zwykle najważniejszy, wystartowali. I sensacja, proszę Państwa, już przy wejściu w łuku Andrzej Zarzecki na pierwszej pozycji, na drugiej pozycji Lars Gunnerstadt. W tej chwili trzeci Per Jonsson i czwarty Derdziński z Zapatora Toruń. Podwójne prowadzenie Morawskiego, Andrzej Zarzecki prowadzi zdecydowanie. Ma już kilkumetrową przewagę przed Larsem Gunnerstadtem. Per Jonsson atakuje Larsa Gunnerstadta, Lars Gunnerstadt odpiera jego ataki, asekuruje prowadzącego kolegę z zespołu. Per Jonsson ciągle atakuje po wewnętrznej. Ale nadal Lars Gunnerstadt jest drugi. Sensacyjne prowadzenie, proszę Państwa, Andrzeja Zarzeckiego. Przypomnę, Per Jonsson do wczoraj jeszcze mistrz świata. Wczoraj w finale zdobył bodajże chyba 8 punktów. I na pierwszej pozycji młodziutki Andrzej Zarzecki z Zielonej Góry. W tej chwili Per Jonsson atakuje po zewnętrznej. Wyprzedził Larsa Gunnerstadta, ale to jest już ostatnie okrążenie. Do Andrzeja Zarzeckiego raczej nie dojdzie. I Andrzej Zarzecki pewnie wygrywa ten wyścig. Zwycięstwo 4-2 dla Morawskiego. Pierwszy Andrzej Zarzecki uzyskał czas 67,5 sekundy. Drugie miejsce Per Jonsson, trzeci Gunnerstadt i czwarty Derdziński. W tej chwili Andrzej Zarzecki cieszy się, jedzie jeszcze jedno koło, jeszcze jedno okrążenie, jadąc prosto na jednym kole. Na pewno ma się z czego cieszyć, pierwszy start w dzisiejszym dniu i bardzo udany.